Dzień dobry moi drodzy, zobaczcie gdzie jesteśmy. Plac Kościuszki w Łęcznej oznacza to jedno, kolejny football trip z Elwibetem przed nami. Będziemy na meczu Górnik Łęczna, Podbeskidzie, Bielsko-Biała, też taki klasyk można powiedzieć, Podbeskidzie z Łęczną. No, kopalnia Bogdanka, jeden z największych ośrodków i zakładów pracy w województwie lubelskim i nie tylko, ale również mecenas sportu i sponsor od wielu, wielu lat. Chcemy zobaczyć ujście Świnki do Wieprza. Świnka do Wieprza. To wszystko się ze sobą zgadza. Chcemy zobaczyć ruiny zamku, chcemy zjeść coś dobrego, ale przede wszystkim chcemy zobaczyć kawał pierwszoligowego futbolu. Bardzo ważny mecz, jeśli chodzi o układ tabeli, bo na dole ta tabela jest bardzo płaska i zarówno Górnik, jak i Podbeskidzie chcą wygrać to spotkanie. Podczas naszego pobytu w kopalni Bogdanka będziemy mieli przewodnika. Będzie z nami pan Marcin, który delikatnie nas wprowadzi w te różne meandry sztuki kopalnianej, sztuki górniczej. Jest to duży zakład przemysłowy, ważny dla polskiej gospodarki i nie każdemu z ulicy można tam po prostu wejść, i szczególnie jeżeli ktoś ma kamerę. Zatem, moi drodzy, my jedziemy, nagrywamy, wy jedziecie z nami, będziecie to wszystko widzieli z bliska. Można powiedzieć, jakbym miał te nożyczki, to bym teraz to przeciął, ale nie mam. Kolejny football trip z Elwibetem uważam za otwarty. Panie Marcinie, jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Zaczynamy nasze rendezvous po Łęcznej od kopalni Bogdanka, która jest, można powiedzieć, swoistym mecenasem zarówno klubu Górnika Łęczna, z którym jest związana od lat, jak i całego regionu. A tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie młodzież, dzieci może zobaczyć i delikatnie dotknąć, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o te tajniki pracy na kopalni. Tak, znajdujemy się dokładnie w tej strefie, w miejscu, w którym, tak jak wspomniałeś, młodzież, dzieci, czy też goście tacy jak wy, mogą w bardzo szybki, ale też bardzo prosty sposób zobaczyć pewne podstawowe elementy górnictwa. Bogdanka jest od lat uznanym mecenasem i kultury, i przede wszystkim też sportu na Lubelszczyźnie. Jesteśmy sponsorem, tak jak wspomniałeś, Górnika Łęczna, też drużyny kobiecej, ale też kilkunastu innych drużyn z regionu. Sponsorujemy nie tylko piłkę nożną, ale też siatkówkę, piłkę ręczną. To jest nie tylko Lublin, ale to nie jest tylko Łęczna, to jest również Lublin, również Chełm, również Świdnik, również Zamość, więc tych drużyn, tych podmiotów, które wspieramy, jest dużo. W ostatnim czasie z takich ciekawostek, o których warto powiedzieć, zaczęliśmy wspierać również drużynę kolarzy Orlików do lat 23. Czy możemy zdradzić liczby, bo ludzie uwielbiają właśnie liczby, ciekawostki, statystyki. Ilu pracowników obecnie mniej więcej jest w kopalni? I czy możemy zdradzić, na jakiej głębokości aktualnie jest toczone wydobycie? Jasne. W tej chwili zatrudniamy w samej grupie kapitałowej Bogdanka, myślę, że ponad 5300 osób. Myślę, że ze spółkami, które tutaj współpracują z nami, innymi firmami, będzie to liczba około 7-8 tysięcy. Natomiast w tej chwili prowadzimy wydobycie na poziomie mniej więcej od 960 do ponad 1000 metrów. Zobaczcie, moi drodzy, co za moimi plecami. Pozwiedzaliśmy trochę kopalnię w Bogdance i zobaczcie, tam na górze wielka hałda, która ma, uwaga, 38 milionów metrów sześciennych. Pamiętajmy, że nie tylko węgiel jest urobkiem, można powiedzieć, są też kamienie, są też różne inne rzeczy, które nie nadają się do palenia w piecu i tam właśnie są one składowane. Obok zaraz zbiorniki wodne, widzieliśmy wędkarzy, z tego co słyszeliśmy, niesamowite szczupaki można tam złowić. No i wysokość, ludzie lubią ciekawostki i liczby, ponad 230, około 232 metrów nad poziomem morza, mata, hałda, gdzie są te materiały składowane. I co ważne, część z tych rzeczy codziennie jest odbierana przez ciężarówki i te ciężarówki tymi pozostałościami zasypują niektóre doły, zasypują też niektóre doły, które są spowodowane wykopaliskami. Tam, gdzie kopią piasek, tam, gdzie kopią ziemię, takie kamienie tam lądują. Ukłonę tutaj dla pana, który nas oprowadzał po tej hałdzie, bo powiedział nam też o tym, że część z tych kamieni po odpowiednim opłukaniu, po odpowiednim przygotowaniu może stanowić fajną taką podwalinę, podłoże pod różnego typu drogi bite, ale tak jak powiedziałem wcześniej, muszą być one wcześniej odpowiednio przygotowane. Jest koncepcja, żeby tutaj na tej hałdzie w okresie zimowym, teraz jest maj, rzepak kwitnie, jest efektownie zielono, ale w okresie zimowym, kiedy już
śnieg na tej hałdzie leży. Jest koncepcja, żeby zbudować tu wyciąg narciarski. No i wiadomo, jeżeli już jest ponad 200 metrów nad poziom morza, można byłoby sobie tutaj na snowboardzie, na jednej desce czy na dwóch, na nartach pośmigać. Poczekamy, zobaczymy, może taka koncepcja kiedyś się ziści. Ciężka praca. Praca czasami w takich warunkach, można powiedzieć, spartańskich. Opowiadano nam o tym, że czasami na kuckach, czasami niemal na leżąco, gdzie strop danego szybu jest bardzo nisko. Ale trzeba pamiętać, że jak zestawimy całą paletę zawodów, no to górnicy w Polsce nie zarabiają najgorzej. Trzeba też pamiętać o różnych dyrektywach Unii Europejskiej i tak naprawdę jeszcze tylko kilkanaście lat będziemy mogli ten węgiel pozyskiwać. A tutaj postawię znak zapytania, a szkoda, bo mamy go, z tego co się dowiedzieliśmy, jeszcze co najmniej na kilka pokoleń. Moi drodzy, przejeżdżając okolic Łęcznej, natrafiliśmy na Poleski Park Narodowy. Jesteśmy aktualnie tutaj, gdzie ta strzałeczka. W Poleskim Parku Narodowym jest wytyczony Poleski Park Krajobrazowy. Znajduje się tutaj m.in. trasa poleskich ptaków wodnych. Cała masa działek, kiedy nie wiedzieliśmy, gdzie za bardzo tutaj zaparkować, szliśmy sobie wokół i z jednej i z drugiej strony cała masa działkowiczów, którzy długi majowy weekend zdecydowali się tutaj spędzić na łonie natury. Psy szczekają. Niektórzy bawią się po prostu w swoim własnym gronie. Akurat jest mecz Polska-Rumunia w hokeja. Oglądają, piwkują, grillują. No generalnie spędzają czas na łonie natury, tak jak to przystało na majowy weekend. Co jest ważne, że w ramach Poleskiego Parku Narodowego, zobaczcie, cała masa tych jezior, ścieżki edukacyjne. Tu jest kopalnia węgla. Tu jest jezioro nad Rybie, które widzieliśmy. Widzieliśmy też szyb i stąd przyjechaliśmy. Więc tu jest Bogdanka, a my jesteśmy tutaj. Czy tak bardzo daleko? Albo zabrać dziewczynę tutaj na taki romantyczny wieczór wieczorem, kiedy nie mamy latarki i ją przestraszyć. I ona wtedy się wtuli w ramiona i będzie romantyczny wieczór. Tak to widzę. Fajne tereny. Idziemy zobaczyć z bliska. Spodobał mi się jeden komentarz na portalu Google. Niektórzy mówią: plaża, byle jaka, brudna woda, ale nam się podobało. I o to wszystkim chodzi, żeby wszystkim się podobało. Dlaczego jest tutaj nie do końca, no? Czy on nie jest do końca, tylko od początku nie jest. Nie będę ryzykował. Spokój, cisza, można tutaj wędkować, można piwkować, łódka jest, można popływać. To kormoran chyba. Tak. Tak zwane ptaki wodne. Tu jest szlak ptaków wodnych. Tu się wszystko, to jest wszystko spójne. One teraz najprawdopodobniej mają okres godowy. Czyli łączą się w pary, zakochują się w sobie. Samica potem składa jaja, a jak to się mówi, samiec odchodzi do innej. No. Chciałem z tego miejsca serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy nie są tak jak my dzisiaj na łonie natury. Nie spędzają tego długiego weekendu. My wprawdzie w pracy, ale w fajnych okolicznościach przyrody. Tylko siedzą na przykład w fotelu, czytają książkę, nie ruszyli się z domu. To ich chciałem pozdrowić. Zielony kolor to barwy Górnika Łęczna, a my jesteśmy w Łęcznej właśnie w takim miejscu, gdzie ta zieleń nas wszechogarnia i jest takie miejsce idealne na odpoczynek. Zespół parkowy Podzamcze. My akurat jesteśmy przy takim starym folwarku, gdzie są ruiny. Mijaliśmy wcześniej symetryczny ogród włoski. Cała masa ludzi, młodzieży, są miłośnicy joggingu. Są rodziny z dziećmi. I co jest ważne, i tutaj mam informację dla miłośników historii, że gdybyśmy zeszli tutaj pod ziemię, to pod ziemią są jeszcze dodatkowe ruiny tego, co tutaj było przed laty, a całość tej posiadłości pochodzi, uwaga, z XVII wieku. I ma aż 8 hektarów powierzchni. Dla miłośników fauny i flory ważna informacja. Mamy tu prawie 2000 drzew. Nie byliśmy nad samą rzeką Wieprz, ale gdybyśmy tak w linii prostej poszli jakieś 100, może 120 metrów w tamtą stronę, to ujrzelibyśmy ujście Świnki do Wieprza. Moglibyśmy tutaj jeszcze posiedzieć dłużej, szczególnie jakby u boku siedziała jakaś sympatyczna białogłowa, ale czas nie jest z gumy. Mamy godzinę już 16:40. Jedziemy dalej. Tu są fajne miejsca, ale my jedziemy w kolejne z nich. Uwaga! Dinozaury!
Denver, ostatni dinozaur. On jest królem przed milionów lat. Bubu, Denver. Wiesz, jak on się nazywa? Triceratops. Ale wielki. Duże nogi, ale krótkie ręce. I kły. Tak zawsze robił. Panuje tutaj taka specyficzna aura w tej dolinie dinozaurów. Jest fetor. On. Pachnie dinozaurem. Dinozaurem pachnie. Idzie ten, co chce podkraść jajka tym dinozaurom. Patrz, a nie. Ja wiem, dlaczego tak jest. Bo tam jest obok sklep. I dlatego. I tam... O, kotek. Dawaj kotka złap. Zobacz, jaki ładny, rudy. To też wyczuwa dinozaury. Ale miejscowi, tubylcy, tak zwani autochtoni, widzą je na co dzień. I na nich nie robią te dinozaury takiego wrażenia, jak na nas. Mógłbym o tym miejscu opowiadać godzinami. Mógłbym się tutaj spotykać z ludźmi, uczestniczyć w lokalnych imprezach. Te ławeczki tutaj bardzo często stanowią właśnie miejsce, gdzie ludzie spotykają się i także wierni, bo za moimi plecami jest kaplica. Ale pan Wojciech Dąb był tutaj przed nami i napisał tak. Ja się pod tym podpisuję jedną ręką, drugą i stopami. Piękne, urokliwe miejsce, pełne zadumy nad minionym czasem. Cudowna kaplica służąca wiernym niedzielną Eucharystią, połyskujące w słońcu zakola wieprza, kwitnący dziki bez, czerwone maki, pozostałości zamkowego parku, trzy kropki. Dodałbym jeszcze całe roje komarów, ale to akurat teraz, bo jesteśmy nad rzeką i one się budzą. Owady budzą się do życia, przyroda budzi się do życia, bo jesteśmy tutaj wiosną. Dodam jeszcze, że widzimy, że kaplica już jest odrestaurowana, brama wjazdowa, jeden tutaj z budynków, jest nawet bojo, tak zwane boisko i prace trwają nad kolejnym budynkiem. Widać, że ten obiekt powoli, ten zespół parkowy jest rewitalizowany. To jest bardzo fajnie. No, kilkanaście ławek, czyli na dobrą sprawę 30 zakochanych ludzi. Chciałbym, żeby tutaj w Zawieprzycach tych ludzi zakochanych było jak najwięcej. Przyjeżdżajcie tutaj. Myślę, że za jakiś czas już wszystko będzie odrestaurowane i będzie wyglądało jeszcze lepiej jak teraz. Po całym dniu zasłużyliśmy na odpoczynek i na lampkę czegoś spokojniejszego. Może to być zielona herbata, może to być z dzikiej róży jakiś wywar, może to być mięta, może to być bławatek. Bławatek, to będzie bławatek dzisiaj. Nie wiem, czy to się pije, ale może się pije. Chciałem fotkę zrobić. Ładny? Kto? No nie chłopak, tylko burger. Słuchajcie, po trudach podróży, po trudach nagrywania jesteśmy w restauracji Michel. Czym się kojarzy nazwa Michel? Michel Pfeiffer na przykład. Burger mam z policzkami wołowymi, barbecue. Nieźle wygląda. Jest i mak, i słonecznik, bo rozpoznałem. Do tego kolesławki, frytki. O kurczę. Słuchajcie, rzeczywiście jest mięso z policzka wołowego, nietypowe, bo zawsze w burgerach jest klasyczna wołowina. Dobrze, że można się wyczuć. Szpilwy zamówił pizzę. One są wszystkie w stylu włoskim, bo knajpa jest w stylu włoskim. Widać, że to jest taki kolesław. Na co zwróciliśmy uwagę? Na plakat zachęcający na przyjście na mecz Górnika Łęczna z pod Beskidziem na drzwiach wejściowych. I zauważyłem też koszulkę Górnika Łęczna i rękawice Sergiusza Prusaka. Pamiętasz, mówiłem ci, jak jechaliśmy przez miejscowość Cyców, Błękit Cyców, tak. Karol Zawrotniak grał tam na bramce Sergiusz Prusak. Nie wiem, czy jeszcze dalej gra, ale grał. Pod Beskidzie takie z Łęczną? No, takie pod Beskidzie z Łęczną. Będziemy na tym meczu. Nietypowy. Chyba pierwszy raz jem burgera, gdzie jest policzek wołowy, ale to naprawdę fajnie współgra. Jest też oczywiście bekon. Okay. No bo leci. Michel Fit and Cafe. Czy ja wyglądam fit? No teraz jestem fit, bo już zjadłem całego burgerka. Bardziej cafe jesteś. Trzeba powiedzieć jedno, jeden z najlepszych burgerów, jakie jadłem w ostatnim czasie i znowu w nietypowym połączeniu. Karmelizowana cebulka, sos barbecue, ale przede wszystkim policzki wołowe. Nieoczywisty składnik burgerów.
mięso wołowe zawsze w innej postaci, a tutaj w klasycznych takich kawałkach, tych policzków bardzo mi smakowało. Jestem zadowolony. Karp, widać, że knajpa również żyje w dobrych stosunkach z Górnikiem Łęczna. Trzeba wspierać wszystkich, którzy wspierają klub. No, co mogę powiedzieć? Zadowolony, podjedzony, do tego lemoniatka, frytki, bardzo dobry Kolesław, zadowolony, fakturka wzięta, możemy jechać. Zatem, moi drodzy, jesteśmy zadowoleni. Słowo na temat hotelu, w którym mieszkaliśmy w Łęcznej. Mieszkaliśmy w hotelu Secesja, Secession, lokalizacja w samym centrum, na takim pasażu, gdzie obok jest Żabka, są banki, jest fryzjer. Internet działał, funkcjonował, był ok. Hotel dwugwiazdkowy, który zdecydowanie swoje najlepsze lata ma już za sobą, delikatnie mówiąc oldschoolowy. Tutaj nie oczekujcie, że to będzie najnowocześniejszy hotel, ale było przytulnie, było sympatycznie i tak jak mówię, blisko do wszystkich miejsc z Łęcznej, a nam zależało właśnie na tym, żeby ten hotel był w Łęcznej, bo moglibyśmy na dobrą sprawę też mieszkać w Lublinie, ale chodziło nam, żebyśmy byli tutaj na miejscu i wszędzie mieli blisko. Jeśli chodzi o sam pokój, duży, przestronny, z takim aneksem, można powiedzieć, biurowo-kuchennym. Dwa duże łóżko, jedno małżeńskie podwójne, druga rozkładana sofa, lustro w pokoju. Po co lustro nad łóżkiem? Lustro nad łóżkiem po to, żeby patrzeć na siebie, kiedy się czeszesz. A, no tak, no i do 22 działają wejścia, wyjścia, później wszystko już jest na kod. Jeżeli chcecie wrócić w późniejszą porą, tak jak my z meczu, no to trzeba wpisać w odpowiednich drzwiach kod i wtedy możecie wejść do środka. To tyle. Z ciekawostek, piłkarze Górnika Łęczna przed spotkaniem, również w naszym hotelu, bo ich spotkaliśmy, mieli taki delikatny dzień przygotowawczy tutaj, spędzili ostatnie godziny przed meczem z Podbeskidziem, no i dzięki temu mogliśmy ich właśnie tutaj spotkać. Dzień dobry, meldujemy się, moi drodzy, na murawie. Trawa nienagannie przygotowana, delikatne, czuję, że krople deszczu padają. Dzisiaj może być naprawdę ciekawie podczas meczu Górnika Łęczna z Podbeskidziem. Klasyk, jeśli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi, a jeszcze do niedawna był to mecz na poziomie ekstraklasy. Płaska tabela na dole, myślę, że będzie się działo. Mój typ na to spotkanie, na pewno całym kuponem również się podzielę w tym odcinku. Obie strzelą. Tak mi się wydaje, że dzisiaj tutaj będzie. Korzystamy z okazji, że jesteśmy chwilę. Ekipa telewizyjna się rozstawia, linie już przygotowane. Trwa tutaj obok turniej drużyn, można powiedzieć, tak zwanych dzikich drużyn, po prostu towarzyskich. I co ciekawe, jest tutaj ekipa, jest taki przedsmak tego meczu, bo grają ze sobą ekipy biura prasowego, zarówno Górnika Łęczna, jak i Podbeskidzia. Więc jest taki delikatny przedsmak tego, co będzie tutaj się działo na tej murawie wieczorem. Godzina 20, wszystkie cztery Jupitery odpalone, sędzia musiał, będzie na murawie. No, co mogę powiedzieć? Czuć ekstraklasę dzisiaj w Łęcznej. Można powiedzieć, że Łęczna jest atrakcyjnym miejscem, zarówno od strony turystycznej, jak i sportowej. Zgadza się, majówka jeszcze się nie skończyła, mamy jeszcze ostatnie dwa dni, także zapraszam na pojezierze włodawsko-łęczyńskie. Są tu jeziora, są lasy, są piękne miejscowości, jest świetna kuchnia, jest świetny klub sportowy Górnik Łęczny. No właśnie, byliśmy też na kopalni. Kopalnia Bogdanka, mecenas sportu tutaj w regionie, jeden z większych zakładów przemysłowych. Dużo pracowników z regionu zatrudnia. No i ta kooperacja od wielu, wielu lat również w Górniku Łęczna z kopalnią. Nie da się oddzielić kopalni od klubu, nie da się oddzielić kopalni od miejscowości Łęczna, ponieważ ten klub jest związany z kopalnią. Zarówno pracownicy, jak i zarania klubu wiąże się właśnie z powstaniem tego miejsca, w którym się jesteśmy. Wielu pracowników grało lub gra nawet w tym klubie. Kibice to są w większości pracownicy kopalni, są to górnicy. Charakter zespołu jest też górniczy. Tutaj walka do końca, ciężka praca jest po prostu na miejscu pierwszym i wszystko można wybaczyć, ale nie brak zaangażowania, nie brak takiego hartu ducha. Jak sobie spojrzymy, to dół tej tabeli jest taki mocno spłaszczony. Dzisiaj chyba wszyscy będą o te trzy punkty walczyć do ostatniej minuty. No i też trzeba zwrócić uwagę, że ciężkie warunki pogodowe dzisiaj rozpadało się w Łęcznej, także myślę, że będziemy świadkami ciekawego meczu, ale te warunki mogą delikatnie wpłynąć. Zgadza się, jesteśmy tak naprawdę na finiszu sezonu. Dół tabeli jest bardzo spłaszczony i wiele drużyn nie jest pewnych utrzymania. Niestety Górnik Łęczna jest
jeszcze w gronie tych zespołów. Ten mecz jest dla nas bardzo ważny, ponieważ dzisiaj 3 punkty dają nam pewien spokój na kolejne tygodnie już z myśleniem o przyszłym sezonie, ale jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy mecz wygramy. No i co? No i jesteśmy tu. Miała być gorsza pogoda i rzeczywiście, moi drodzy, jest. Zobaczcie, niebo płacze. Będą dzisiaj jeździć na tyłkach piłkarze Podbeskidzia i Górnika Łęczna. To jest dobra pogoda dla piłkarzy. Oni lubią w takich warunkach grać. Piłka od razu inaczej chodzi od nogi do nogi. Zapowiada się, że będzie chyba padało cały czas, bo sprawdziliśmy pogodę. W trudnych warunkach dzisiaj ten mecz, ale miejmy nadzieję, że piłkarze jednej i drugiej drużyny pokażą się z dobrej strony. Obie strzelą. Nie będę pokazywał całego kuponu, bo kiedy wjechaliśmy tutaj, zaparkowaliśmy, zobaczyliśmy, że Resowia wygrywa z Ruchem Chorzów 3-1. To duże zaskoczenie, bo stawiałem na ekipę niebieski, która walczy o awans, a tutaj niespodzianka. W skrajnych punktach są też punkty cateringowe, więc będziemy tam zajadać różne smakołyki. No i tyle. Dobrego meczu i widzimy się w jego trakcie. Pierwszy gwizdek arbitra. Dzisiaj Tomek musiał sędziuje to spotkanie. Arbiter z licencją FIFA, dodam tylko. Trudne warunki pogodowe, cały czas leje z nieba. Ma padać całe 90 minut. Czy będą dzisiaj zaskoczenia? Wszystko jest możliwe. Pierwsza liga, styl życia. Dzisiaj Ruch Chorzów przegrał z Resowią Rzeszów 1-3. Jak tutaj będzie? No, według mnie obie strzelą, ale zobaczymy, jak to się ułoży. Podziwiam kibiców, bo dzisiaj na niektórych będzie padało cały mecz. Byliśmy 3 lata temu w Łęcznej. Niesamowity mróz. To było spotkanie Pucharu Polski z Legią. I co łączy te dwa spotkania? Dzisiejsze z Podbeskidziem i tamto z Legią. Pani asystent, która biega tutaj z chorągiewką, jest to pani Katarzyna Wójs. Wtedy również była na tym meczu. Naprawdę. To jest magia. Tylko że to skojarzyłeś? Bo przypomniałem sobie, że tylko wtedy biegała po tamtej stronie, a teraz biega tutaj. Szapoba, moi drodzy, która minuta? 4. I to jest, słuchajcie, u mnie dwa razy pracował w klubie Maciej Kędziorek, specjalista od stałych fragmentów gry. I to wszystko było po prostu zaplanowane. Tak zwany schemat. Zawsze jak się zdobywa bramkę po schemacie, to jest plus 1 do recenzji. Także tutaj naprawdę szacun, bo to było tak miało być. To było tak rozegrane. Mój typ, czyli obie strzelą, zaświecił się na zielono. Dobre 8 minut ze strony Miłosza Kozaka. Pamiętacie, w odcinku z Bratysławy spotkaliśmy go, kiedy był zawodnikiem Spartaka Trnawa. Już wtedy się wyróżniał przy stałych fragmentach. Ze stojącej piłki teraz będzie bił, także ciekawie, ciekawie. Bardzo wysoko podciągnięte spodenki i bardzo nisko opuszczone getry. To jest cały, to jest właśnie Miłosz Kozak. No, tak gra, ale jest to dobry zawodnik. Ale ma czworogłowy dobrze rozbudowany. 20 minut za nami, moi drodzy. Ależ się denerwuje trener Mamrot, ale co zauważyliśmy w gronie eksperckim, że póki co Górnik słabo doskakuje i dzięki temu górale mają więcej miejsca. Mogą sobie ułożyć raz piłkę, drugi raz zagrać dokładnie. Musi Górnik wyżej zagrać, agresywniej. O, ale wyjął! Ale wyjął! Interwencja meczu. Gostomski top, interwencja top, ale akcja i przyjęcie kierunkowe Sitka top. Sergiusz Kusak się uaktywnił. Hej! Hej! 24 minuty potrzebowaliśmy, żeby nasz kupon zaświecił się na zielono. Dziękuję bardzo. 24 minuta spotkania, gol dla Górnika. Tak, w 24 minucie,
wszystko zgodnie z harmonogramem. Zapraszam Ciebie i wszystkich widzów na kiełbasę, tak zwaną giętą. Idziemy jeść. 30 minuta meczu. Pogoda dzisiaj naprawdę katastrofalna. Mamy pierożki, jest gięta. Z czym pierogi? Misiu, z czym? Z mięsem. Aaaa! Ruskie. O! Mhm. Powiem tak, na taką pogodę taki pierożek jak znalazł. 22 zł zapłaciliśmy za kiełbaskę i za porcję pierogów. Bardzo przystępna cena. Spokojnie, mecz oglądam. Już nas chcą wygonić. O! Mogą być najwspanialsze pierogi z najlepszej knajpy, ale na stadionie, kiedy jest taka pogoda, nie ma nic lepszego niż gięta. Ketchup, musztarda, chlebek i gięta. Nic więcej nie trzeba. Zjadłem, pojadłem. Jest bardzo ciepła, nawet gorąca ta kiełbasa. Rozgrzewa. Teraz w planie herbatka i idziemy oglądać dalej mecz. Wydaje mi się, że te dwie bramki, które padły po 24 minutach, to nie koniec emocji. Cieszą się zawodnicy Podbeskidzia. Mówiliśmy o tym. Nie doskakują, dają za dużo przestrzeni. No i rzeczywiście tak się stało. Goku strzelcem gola na 2-1. Przy tej murawie, przy tych warunkach, to nie koniec bramek w tym spotkaniu. Tu nos eksperta tak mówi, a nos eksperta jest podładowany pierogami i kiełbasą. Także nos eksperta to wie. 22 zł, moi drodzy. Jak ja bym miał teraz 22 zł jeszcze raz, to bym tak samo je wydał. Bo oczywiście nie mogę pokazać, ale mam tutaj coś za 17 zł w kieszeni, ale to dopiero po meczu. Tomek musiał doliczył co najmniej 2 minuty do pierwszej połowy i niecodzienna sytuacja. Nie wiem, kto kopał, ale no naprawdę kawał uderzenia. Moi drodzy, piłka wpadła na dach hali obok i jak dobrze mój wzrok pokazuje, jest to 6. piłka, która tam zawisła na tym dachu. Także 380 zł razy 6 to mamy. No, prawie na udany wieczór na Lubelszczyźnie. Mówimy o tym od samego początku. Górnik bez agresji. W przerwie, jak ja bym był. Tak. I na drugą połowę z językiem na wierzchu. Niestety. Zakończyła się pierwsza część spotkania. 2-1. Idziemy na herbatkę. 80% tej bramki. Exon Miłosa. Górnik Łęczna 2, Podbeskidzie 2. 2-2. A dopiero się rozpoczęła druga połowa. Powiem więcej, tu jeszcze bramki padną. Mówiłem, że będzie meczycho. Mówiłem, że warto przyjechać do Łęcznej. Bardzo dobrze, że tak się stało. Słuchajcie, 3-2 już prowadzi Podbeskidzie. Sitek, kapitalna akcja. Szedł do środka na lewą. Wewnętrzna część stopy po długim rogu. Piłeczka tak zwanym rogalem wpadła w boczną siatkę. Bajka. Ale to nie koniec. Będą jeszcze bramki. Mówię to już czwarty raz. Takie Podbeskidzie, takie z Łęczną. I co mogę powiedzieć? No. Mówiłem, że będzie się działo. 6 bramek. 66 minuta. Gol dla Górniku. Gola zdobył grający z numerem 11. Dawid. Tener się nerwuje, spokojnie. Uspokajamy. Wy nagrajcie nas, a my nagramy nas. Mamy taki sam obiektyw. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Schodzi Miłosz Kozak, nie? Już myślałem. Wchodzi Kamil Biliński, na niego trzeba zwrócić uwagę. I schodzi ten Turek. 69. Dobry mecz tego Turka. Nie powinien grać. Uwaga. Powiem tylko tyle. 10 minut do końca. Emocje dość duże. Karol Podliński miał teraz idealną sytuację, żeby dać prostopadą piłkę. To chyba do Krykuna, tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś tutaj strzeli, to jest szansa na to, że to będzie bramka zwycięska. No dobra, ile do końca? 3 minuty, plus pewnie to, co doliczą sędziowie. Zespół sędziowski, bo jest pani Kasia dzisiaj też, przypomnę. I dzisiaj przed snem paciorek, ale przed paciorkiem herbatka. Albo dwie. Kurde, nie wpadło. Kapitalna sytuacja. Wszyscy już tutaj prawie staliśmy. Myśleliśmy, że padła bramka, ale nie. 3-3 cały czas. No i myślę, że jeszcze z 2 minutki szans dla drużyny na wygraną w tym meczu. Dwóch tak idealnych. Sędzia został. Brawo.
Jeden i drugi. Kończy się nasza przygoda. Chyba wybraliśmy najlepszy możliwy mecz. 6 bramek, dawno już nie widzieliśmy takiego meczycha. Ale wiadomo, ten remis pewnie nie urządza ani jednej, ani drugiej drużyny. Ale my byliśmy świadkami naprawdę fajnego widowiska. Kończy się nasza przygoda, ale chcę zwrócić uwagę na jedno. 90 minut lał deszcz. Zobaczcie, jaki jest tutaj drenaż na tym boisku. Naprawdę wygląda to kapitalnie. Więcej takich spotkań, więcej takich przygód trzeba nam życzyć. Moi drodzy, lajki, suby i dzwoneczki. Widzimy się w kolejnych odcinkach Football Tripa z Elwibetem. My jesteśmy zadowoleni. Szpil, byłeś zadowolony? Ja też. Do zobaczenia, trzymajcie się. Znaczy, nikt się nie spodziewał, że będzie taka zima. Tak, tylko że prawda jest taka, że mamy pecha co do meczu. Zgadza się. Pogoda nie sprzyja. Dokładnie. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu. Cześć.